Trenerze, co można powiedzieć po spotkaniu, w którym wręcz deklasujecie rywala? No, myślę, że no, rywala poznamy już, bo graliśmy 4 dni temu z nimi, no to widzieliśmy, że nie było takie, nie by była taka wielka robota dzisiaj na boisko. Ale co najmniej zapytałem chłopaki przed meczem, że w związku z tym, że graliśmy z nimi, że wykorzystać ten mecz dzisiejszy jako trening, aby spróbować pewne rozwiązanie nasze systemy, które robiliśmy dawno temu na trening, a w związku taki czas, który jest teraz, za dużo treningi nie robiliśmy i trzeba by było wykorzystać na mecz jako trening. Chłopaki kilka rzeczy robili, kilka rzeczy zapomnieli, jak się robi, ale jest normalne. No. Takie niestety są młodzieżowe, nie trenujesz systematycznie każdy tydzień, 2-3 razy w tygodniu, czyli no. Liga przyspiesza, teraz będziecie grać w zwariowanym wręcz tempie. Liga się spóźni niestety, bo mieliśmy grać jeszcze wcześniej takie meczu, nie? Bo jeszcze mamy grać dwa meczu pierwsza runda, które miałoby się skończyć grudnia. Ale nie wiadomo, chłopaki grali na trawie do połowy listopada, a potem pandemia utrudniła troszkę, co mieliśmy grać. Teraz w związku dał takie termin, że do 20 lutego musimy skończyć ligę. Nie będą w ogóle play-off, które było to planowane, czyli rozpoczęliśmy na terminie i mieliśmy 6 meczów 2 tygodnie do rozegrania, czyli no to nie ma. Duża dawka, natomiast jakby nie spojrzeć, sama liga jako taka jest tylko i wyłącznie etapem, elementem przygotowań do finałów młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu. I chciałbym chwilę o tym, jak daleko zaawansowany jest proces selekcji zespołu. Myślę, że dla niektórych chłopaków trenowaliśmy jeszcze od września, kiedy zaczęła się szkoła. Dla kilka innych chłopaków dopiero zaczynała, kiedy się skończyła trzecia liga na trawie. I niestety brakuje nam ten okres czasu, który trwał między zakończeniem trzecia liga a praktycznie do całego stycznia, bo nie było okazja i trenować z nimi i grać z nimi. Teraz są takie dwa tygodnie, które no to mniej więcej mamy głowa, jaka jest kadra, ale od dawna nie widzimy kilka chłopaków grać w futsalu, czyli ostatni raz dotykali piłka futsalowa rok temu praktycznie na finały U18 i oprócz dwa sporadyczne treningi, które to pojawili się, no to jeszcze nie trenowali, czyli mam nadzieję, dojdą szybciej do siebie, bo rok czasu jest trochę zbyt. Na koniec pytanie o weekendowe zmagania, myślę o ostatnim weekendzie lutego, czyli finałowy turniej w hali przy Startowie 13. Czy już dziś mówić o celach i założeniach przed mistrzostwami to za wcześnie, czy już możemy się o takie pokusić? 11 lat jestem w Polsce, od kiedy jestem w Polsce, Polsce Rekords jedzie jako faworyta turnieju, czyli no to myślę, że ostatnie parę lat nie się zmieniło takie zasady. Niestety to musimy, jedna strona bronić tytuł 18 rok temu, druga strona staramy się wygrać pierwszy złoty medal U19, bo też jest fajna, to fajna przygoda. Czyli no to wszyscy od nas oczekają najwyższy cel. Wszyscy myślą, że będzie łatwe, bo mamy świetne chłopaki i trenują, ale sami wiemy, kto jest na boisku efektywny cały czas. Widzę, że kiedy zaczyna się mecz, wiesz, że jest 0-0, a jak się skończy potem, no to nie wiadomo, jak słabo może być to przeciwnika, zawsze może być też słabo twoje dzień. I kiedy są takie rzeczy, miałem nadzieję, że tylko jeden, dwóch zawodników mają słaby dzień i nie cały zespół. Zatem powodzenia tak w lidze, jak i w mistrzostwach. Nie wiem, czy dziękować, czy nie dziękować.